Dzień dobry, hej, hej. Witam Was w moim ogrodzie. Ten jeszcze listopadowy, deszczowy dzień, ale ciepły taki. Zimowo ciepły. Dzisiaj zapraszam na podsumowanie eksperymentu z tego roku z dzbanami glinianymi typu Oya do nawadniania. To będzie o tym film. Mam tu takie specjalne ustawienie. Mam nadzieję, że mi parasolka nie odleci, bo troszkę kropi. Mam nadzieję też, że dobrze mnie słychać, a nie tylko te krople telefonu pod parasolką. Dzbany Oya. Jeśli ktoś nie wie, o czym mowa, proszę zobaczcie film o samych dzbanach typu Oya, który nagrywałam jakoś na początku sezonu. O. Statyw leci. Tak, który nagrywałam na początku sezonu. Podepnę ten link do tego filmu w komentarzu do tego filmu. Więc proszę, obejrzyjcie sobie pierwszy film, a dopiero później wróćcie tutaj, żeby zobaczyć podsumowanie tego eksperymentu. I przejdę do rzeczy. Jest dość chłodno i mam nadzieję, że zdążę, że nie będę musiała tego dzielić na dwa, że tutaj nie zamarznę, jestem dobrze ubrana i mam też herbatę, słuchajcie, w kubku. Polecam używać jednorazowych kubków wiele razy, od razu. Taka reklama, to nie kawa, to herbata i lubię tych kubków używać kilka razy właśnie na kolejną kawę albo herbatę, albo używam ich też do mieszania farb, jak maluję akurat, ale można znaleźć albo jako doniczki do sadzonek, więc naprawdę kiedykolwiek macie kawkę w kubeczku ze stacji benzynowej czy coś, to polecam sobie zatrzymać, go umyć i one są trwałe, po prostu są trwałe po kilku nawet myciach. Także mam tu ciepłą herbatę i jest dobrze. Słuchajcie, zaczynamy, jedziemy bez dalszych zbędnych komentarzy. W moim ogrodzie, jak widzieliście podczas sezonu i też mówiłam o tym, jak zakładałam, jak te dzbany rozmieszczałam. Rozmieściłam te dzbany o różnych pojemnościach, właściwie w całym ogrodzie. Przy pomidorach, przy dyniach, przy paprykach, w rabatach kompostowych, tych podwyższonych, oraz jedną dałam w donicy na balkonie u siebie, też sobie tam testowałam. Próbę do tego eksperymentu, o którego wynikach teraz opowiem, wybrałam pomidory na próbę, bo jest moim zdaniem najlepsza. Rozmieściłam pomidorów 12 sadzonek, po 6 sadzonek pomidora włoskiego i ruskiego. Naprzemiennie, włoski, ruski. Te sadzonki, jakby rabatę moją taką okrągłą, typu keyhole, podzieliłam na pół i po prawej stronie, jak się wchodzi na rabatę, dałam 3 dzbany, 5-litrowe wkopałam, a po lewej stronie nie. I na jeden dzban przypadały 2 sadzonki pomidora obok tego dzbanu. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 z prawej strony przy dzbanach i 6 po lewej stronie, gdzie dzbanów nie ma, i podlewałam to tradycyjnie. Bo głównie tutaj chodziło o eksperyment. Ja tak byłam bardzo ciekawa, czy mi to oszczędzi pracy w podlewaniu. Moje takie było główne pytanie. Bo dla mnie ważne jest bardzo podlewanie. Ja to u siebie robię ręcznie, nie mam systemu, nie mam jakiegoś automatycznego, ani szlaufu, nie mam takich rzeczy, gdzie mogę podlewać warzywnik, tylko robię to ręcznie. I dla mnie priorytetem jest to podlewanie, żeby sobie ułatwić tą pracę. I takie było też pytanie. Ludzie, zeszyt mi zamaka. Taki był główny mój cel tego eksperymentu, w ogóle używania tych dzbanów. Każdy może mieć inny cel też tutaj. Więc 12 takich sadzonek. I to jest taka próba. Muszę wspomnieć od razu o zaburzeniu tej próby, którą zrobiłam niechcący, nie myśląc o tym, że to tak może być. Na wiosnę znalazłam trochę nasion fasolitycznej, starych takich u siebie, których nie chciałam wyrzucać i powciskałam je w związku z tym przy tych dzbanach pomidorowych. A
mówię, a może wykiełkują, ale pewnie nie. I one wykiełkowały, naprawdę wszystkie prawie, chyba wszystkie. I w związku z tym zaburzyłam sobie tą próbę tym, że ta fasola tyczna rosła przy pomidorach, przy dzbanach. I myślę, że to mogło mieć jakiś wpływ pozytywny na te pomidory. Tak, więc nie jestem pewna do końca. Przepraszam za ten przerywnik. Starałam się, aby ta rabata była jak najbardziej, żeby te warunki były jak najbardziej zbliżone. To jest jedna i ta sama rabata. Ją traktowałam tak samo, ściukowałam tak samo. To samo było na niej uprawiane w ubiegłym roku. I przygotowałam ją tak samo i starałam się, żeby było to samo. Sąsiedztwo jeszcze do wszystkich pomidorów na całej rabacie było też fasolki szparagowej, karłowej. Też wisiały się tam nagietki, różne rośliny, czosnki gdzieniegdzie, tak jak zwykle. Natomiast ta fasola tyczna zdecydowanie jest czymś innym, więc to jest to zaburzenie eksperymentu moje, które sobie zrobiłam niechcący. I teraz tak, od 18 maja, kiedy zaczęłam przygotowywać te dzbany i już je zalałam, wkopałam, zalałam, a później przyszły sadzonki, zaczęłam zapisywać do 25 sierpnia, ponieważ już po 21 sierpnia nie było potrzeby podlewania, w sierpniu już pod koniec i we wrześniu, zapisywałam ile podlewam, ile nawożę gnojówką i różne inne rzeczy zapisywałam. Przeniosłam tą tabelę dla Was. Opublikowałam ją na blogu. Zapraszam, zajrzyjcie tam. To jest właśnie tabela, na podstawie której wyciągnęłam sobie te wnioski, jakie sobie, o których zaraz będę mówić. Ogólnie rzecz biorąc, podlewałam pomidory w okresie, kiedy nie było deszczu, co średnio 7-10 dni. Średnio. To i tak jest dość dużo. Ja starałam się podlewać według tej zasady rzadziej, a obficiej. Taki był mój plan i tak podlewałam mniej niż zwykle i niż do tej pory. Staram się to praktykować i to tak wypada. Czasem to były dłuższe odstępy, czasem były deszczowe dni, wtedy nie podlewałam też. Natomiast kiedy było tak gorąco, to rzeczywiście i tak bez deszczu to podlewałam co tydzień, co te 10 dni. I podlewałam zwykle, zobaczycie z tej tabeli, podlewałam 5 litrów dzban, zalewałam ten dzban na dwie sadzonki pomidora, czyli tak jakby średnio po 2,5 litra na jednego pomidora, a pomidory bez dzbana po 10 litrów na jeden krzak, obficie, tylko rzadziej. I później już czasami podlewałam 5, 7, 8 litrów, już w sierpniu. Tak troszkę to, mam tutaj to, zapisałam to tutaj w tym zeszycie i tak mogę nawet sobie zajrzeć, bo tej tabeli, którą dla Was przyniosłam, nie mam przed sobą, ale już tak właśnie widzę pod koniec lipca, już 5 litrów na krzew. No tak bywało, ale zwykle 10 litrów na jeden, więc to tak podlewałam. Tak bym też podlewała, bo inne pomidory, które nie brały udziału w eksperymencie, też podlewałam tak samo, jeśli chodzi o obfitość podlewania. I teraz można by zapytać, czy nie za dużo tej wody. Ja uważam, że nie. Uważam, że nie, że dla tych pomidorów poza dzbanami. Uważam, że 10 litrów na krzew to jest ok. To jest akurat, ta woda ma szansę wsiąknąć, nie wyparuje za szybko. Tak na upalny tydzień albo kilkanaście dni to powinno być w porządku. To nie powinno być za dużo. Takie jest moje zdanie. Dobrze, następny punkt. Okej, jeszcze zapisywałam też, jak szybko woda w dzbanach znikała z dzbanów, czyli wsiąkała w ziemię. Zapisywałam sobie tam czasem poziomy, w tej tabeli zobaczycie, ile zostało centymetrów tej wody. Mniej więcej po 3 dniach z takiego dzbana woda znikała. I na początku pomyślałam, kurczę, że to jest szybko. 3 dni tylko. Ale później pomyślałam, jak tak nad tym się teraz zastanowiłam, już sobie analizując, że już nawet w trakcie sezonu, już później przestałam to sprawdzać, że to jest okej. Że takie 3 dni, kiedy ten pomidor ma sobie szansę, jego korzonki tam oplatające się i ta gleba się powoli nawadnia, to jest okej, bo to jeszcze przez kilka dni ta gleba na takiej głębokości będzie wilgotna i to jest w porządku. To nie jest krótko wcale 3 dni. Przynajmniej przy takich dużych dzbanach, jeśli mamy malutki dzbanuszek, który jest bardzo płytko
osadzony i on w jeden dzień albo dwa ta woda zniknie, no to też jest co innego. Ja akurat ja mówię o tej próbie, którą ja miałam i uważam, że na te 5-litrowe dzbany 3 dni, kiedy ta woda jeszcze tam, jeszcze powoli wypływa, to jest okej, okay, to jest fajny wynik. Na początku myślałam, że za szybko. Ja też zauważyłam, że te dzbany w miarę upływu czasu wolniej oddają wodę. Może to wynikać z gleby, może to wynikać z materiału oraz z tego, że wrzucałam tam gnojówki, różne odpadki roślin i one te pory troszkę pozatykały i ta woda wolniej wypływała. Różne tu mogą być w zależności od materiału czynniki. Natomiast te 3 dni dla mnie są w porządku. Podobają mi się te 3 dni. To jest okej. Może wy uważacie inaczej, macie inne doświadczenia, też podzielcie się, tylko tak w kontekście tego, co uprawiacie, w jaki sposób i tak dalej. Dobrze. Okej, teraz jeśli chodzi o zbiory, bo to nas bardzo interesuje, czy zbiory były różne z tych krzaków, czy z tych z dzbanami były lepsze czy gorsze, były zbiory porównywalne, jeśli chodzi o ilość owoców, o ich wielkość, o ich zdrowotność, były porównywalne. Natomiast pomidory, i to jest bardzo ważna moja obserwacja, właściwie taka najważniejsza, że te pomidory, które nie były przy dzbanach i przy tycznych fasolach, czyli te pomidory z lewej strony rabaty, szybciej się zawinęły, około miesiąc. Naprawdę kilka dobrych tygodni szybciej się zawinęły, skończyły plonowanie już pod koniec sierpnia. Wrzucę filmik, może tutaj. Zapraszam na ten filmik, żeby obejrzeć. Więc jak widzicie, one się pod koniec sierpnia już zawinęły, a pomidory przy dzbanach miały jeszcze z kilka dobrych tygodni planowania. Ono było słabsze, już był wrzesień, już powoli te choroby różne grzybowe, coś tam wchodziło. Natomiast one były i one jeszcze, ja pod koniec września zebrałam ostatnie pomidorki, niektóre czerwone ostatnie, bo zielone zebrałam wcześniej, jeszcze w trakcie miesiąca września i dojrzały sobie w domu i to tylko z tej prawej strony prawie. Także zdecydowanie dłuższy okres planowania, prawie o jeden miesiąc, co ma wpływ na zbiory. No, to jest dla mnie też zagadka, bo tu różnych może być wiele czynników. I teraz wspomnę o tych innych czynnikach, może teraz, troszkę inna kolejność niż opisałam w poście. Natomiast to, że były dzbany, to jest jeden z czynników. Ja dla siebie wyciągnęłam taki wniosek, że po prostu mam dużo mniej podlewania i nie muszę aż tyle biegać z konewką, kiedy mam dzbany, jak kiedy ich nie mam. I to jest dla mnie główny wniosek. Poza tym, przy tych dzbanach te pomidory plonowały dłużej. I teraz, czy dzbany to jedyny czynnik? Na pewno nie. Wspomniałam o fasoli. Też mimo, że obie próby, ta cała próba była na jednej rabacie, to jakieś mogły być różne czynniki, nawet jak słońce operuje, nawet jak wiatr operuje, przez fasolę tyczną mogły być osłonięte bardziej te pomidory przy dzbanach, mogły być też osłonięte bardziej, bo one są przy stronie od krzewów owocowych, a te mogły być mniej osłonięte od wiatru, te po lewej stronie. Na pewno były mniej osunięte od wiatru. Zauważyłam, że cała ta lewa strona była bardziej rachityczna, łącznie z fasolkami szparagowymi, które tam były, a po prawej stronie wszystko było bardziej bujne, zielone. Jest takie zdjęcie, tu je wstawię, postaram się. Więc tak, tak,
taka była moja obserwacja, że ta lewa strona radziła sobie gorzej i no trudno by było nie uznać, że dzbany nie miały z tym nic, a nic wspólnego. Myślę, że mogły mieć z tym dużo wspólnego, natomiast pamiętajmy, że to nie tylko dzbany, nie tylko dzbanów zasługa, że ten plon był dłuższy i te krzewy były lepsze, ale być może wzięły w tym udział. Ja, no to jest mój eksperyment, ja sobie taki wniosek tutaj wyciągam, że coś tam mogło być, ja będę kontynuować. Słuchajcie, dobra, lecimy dalej, wnioski. I teraz zadałam tutaj parę pytań. Czy dzbany trzymają wystarczająco długo? Już na to odpowiadałam. Moim zdaniem te 3 dni to jest ok. Ale podzielcie się, ile wasze dzbany trzymają, jeśli macie już doświadczenia. Wiem, że już na rynku w tym roku pojawiły się jakieś dzbany, firmy, które te dzbany produkują. Ja, jak wspomniałam w tym filmiku wstępnym, ja mam dzbany od mojego znajomego ceramika, który je wykonał, który je wykonuje, też je sprzedaje. Natomiast on je wykonał, to taki projekt właśnie, ja poprosiłam o to, żeby je wykonał. I on je wykonał i one są, ja je testuję w ramach tego projektu i uważam, że ten test przeszedł całkiem dobrze. Jak na początku się martwiłam, że to za krótki czas trzymania wody, tak teraz uważam, że to jest ok. I te dzbany chyba w miarę upływu czasu będą dłużej ją oddawać. I jest kilka zabiegów, które można zrobić, jak na przykład te gnojówki, które i tak się robi, które troszkę ten czas opóźniają. Więc moim zdaniem dzbany trzymają w porządku. Jak wygląda różnica w ilości wody? O tym też już wspomniałam, wyprzedziłam trochę tutaj te pytania. Różnica wygląda tak, że do 4 razy mniej potrzebuję wody przy dzbanach, bo podlewam 5 litrów na 2 sadzonki, a tu podlewam 10 litrów na jedną. Więc to jest 4 razy więcej, do 4 razy więcej, bo czasem podlewam 5 litrów na jedną. Więc to jest 2 razy więcej wody potrzeba na tą bez dzbana. Tak to wygląda, jak ja to robiłam. Można to robić inaczej. Jakie były lepsze zbiory z dzbanami czy bez? Znów na to już odpowiedziałam. No przy dzbanach były lepsze zbiory, bo były dłuższe. Nie była ilość owoców większa, ale po prostu pomidory były dłużej plonowały. Dużo dłużej. 2 razy dłużej, bo plon pomidora kiedy się zaczyna? W lipcu. I no, tak znacząca różnica, znacząca dla mnie tutaj. O innych czynnikach już wspomniałam. Jak się mają dzbany po wykopaniu? Dzbany się mają dobrze. Zauważyłam na nich, spodziewałam się, powiem wam, jakichś wielkich, oplatających je korzeni. Tak nie było, przynajmniej przy pomidorach. Przy dyniach nie wykopywałam, bo przy dyniach też chciałabym to sprawdzić, bo dynie mają takie korzenie bardziej rozbudowane, mam wrażenie, że tak z tego, co pamiętam, z tego, co wiem z doświadczenia. I chciałabym to sprawdzić, ale tych dzbanów nie wykopuję. Też testuję, czy one, jak one zniosą zimę. Poza tym, no, jeśli nie ma potrzeby, jeśli jeszcze nie jestem pewna, co tam będę uprawiać po dyniach, to nie wykopuję ich, żeby nie naruszać tej gleby. Być może one tam sobie po prostu zostaną na kolejny plon. Więc, ale jestem ciekawa, czy te korzenie jakoś się oplatały. Pomidorów nie było tak, że się oplatają całe jakieś wielkie korzenie wokół dzbana. Natomiast dużo malutkich korzonków. Malutkich korzonków i cały ten dzban jest opleciony malutkimi korzonkami. Wstawię tu albo filmik, albo zdjęcie, bo to widać. To widać i na blogu jest też ten filmik. Także dobrze się mają, nic się im nie stało. I teraz czy zimują? Będę je testować. Będę testować według wykonawcy tego, zimują spokojnie, tylko trzeba wylać wodę, żeby woda nie rozwaliła dzbanu przy mrozie większym, więc ja, one są bez wody, te, które tutaj będą zimować. I czy to się opłaca? Ostatnie pytanie. Słuchajcie, czy to się opłaca? Ja nie wiem, czy to się opłaca. Bo zależy, o czym tu mówimy. Trzeba policzyć całą energię, nie tylko koszty. Na pewno, jeśli chodzi o pieniądze, które wydałam na dzbany, czy które byście wydali, wydacie, bo są różne koszty tych dzbanów, nie zwróciły mi się po jednym sezonie. I to tak, tego się też nie spodziewałam. Natomiast jeśli chodzi o moją pracę, o to, jak dużo mniej podlewałam, biegałam z tą konewką, co jest moim priorytetem, akurat u mnie ważność tego czynnika jest wysoka. Dla kogoś to może nie być ważne, bo ma szlauf i tylko wlewa do tych dzbanów, albo podlewa te sadzonki, na przykład nie wydatkuje jakiejś tam siły energii, albo jeszcze inny system nawadniania. Ale w moim przypadku to był bardzo duży czynnik, jak wspomniałam już kilka razy.
I w związku z tym ten wydatek energetyczny dla mnie osobisty i czysto subiektywny był dużo mniejszy przy dzbanach niż bez tych dzbanów. I dla mnie to jest fajne i mi to się opłaca pod tym względem. Oczywiście po pierwszym sezonie może ta energia, jeśli ją w ogóle jakoś się wstanie, jest ktoś przeliczyć, się nie wyrówna, ale ja będę kontynuować używanie tych dzbanów i po iluś latach, zobaczymy też jak one są trwałe, na pewno to się zwróci mi w postaci mojej energii, którą wydatkuję na podlewanie oraz w postaci wody deszczowej, ilości wody deszczowej. Ja tu mam wodę deszczową, zbieram, mam ponad 1000 litrowe pojemniki w sumie deszczówki plus małą studnię abisyńską. Użyłam jej w tym sezonie raz. Te pojemniki, te 1000 litrów przy tym sezonie, jaki był dość dobry, jeśli chodzi o deszcz. W czerwcu sporo padało, dobry był sezon, jeśli chodzi o wodę. Bardzo, bardzo mnie ucieszył, jestem bardzo zadowolona. To dałam radę na deszczówce i też pewnie między innymi dzięki dzbanom, bo ta woda się jednak oszczędza, więc jest mniej pracy w pompowaniu ze studni, którą bym musiała wykonać. Więc u mnie to, czy to się opłaca, na to pytanie ja nie żałuję. Jestem zadowolona, że zrobiłam ten eksperyment, że mam te dzbany i będę kontynuować ich używanie na pewno. Będę eksperymentować. To były wnioski z tej jednej pierwszej próby. Zapraszam Was na bloga, żeby zobaczyć tą tabelkę, którą rozpisałam, jak ja to tam podlewałam. Zapraszam Was bardzo do zadawania pytań. Nie wiem, co jeszcze może być dla Was istotne, jakie jeszcze, na co mogę odpowiedzieć. Jeśli są dodatkowe pytania, to proszę albo na blogu, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy tutaj na YouTubie. Bardzo zapraszam do komentowania, do zadawania pytań, do dzielenia się swoim doświadczeniem z tymi dzbanami, z podobnymi, jeśli macie. Może też testowaliście, bo może testowaliście też w tym sezonie. Jestem bardzo też ciekawa, chciałabym zobaczyć, jak to u innych się sprawdza, jak to działa. No ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną przez ten sezon i czekaliście na wyniki tego eksperymentu. Cieszę się, że mogłam się podzielić i mam nadzieję, że komuś to pomoże. Jeszcze być może spróbuję zrobić osobny post na temat tych dzbanów w innych częściach ogrodu, natomiast tam nie miałam aż tak dobrej próby. Tam mogłam bardziej obserwacje, mogę się podzielić obserwacjami, bo nie mam takiej próby naprawdę stricte, no jedne mam te rabaty kompostowe, ale tak dobre jak te pomidory, przynajmniej tak sobie, tak ja to widzę w moim odczuciu, te pomidory są jednak najbardziej obiektywne, najbardziej bliskie obiektywnej próbie, bo inne rabaty są po prostu, nie mam porównania tak dobrego, że bez z, w podobnych warunkach, po prostu dzbany gdzieś są, gdzieś ich nie ma i ja mam swoje obserwacje na ich temat. Być może takimi wolniejszymi obserwacjami też się podzielę, jeśli będziecie chcieli, jeśli chcecie coś więcej wiedzieć też o tych innych. Ja w trakcie sezonu troszkę tam opowiadałam, ale jeśli byście chcieli taki zbiór moich obserwacji na temat dzbanów z tych innych miejsc w moim ogrodzie, dajcie proszę znać, ja to chętnie przygotuję. Na pewno bym opisała i może coś uda mi się nagrać jeszcze w tą pogodę naszą zimową. No, także jeszcze raz wielkie dzięki, dziękuję Wam za uwagę. No i do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiam.